Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj przed Wami obudowa od firmy Bitfenix model Enzo. Nie mylić z tym Enzo od Ferrari, bo to nie to Enzo. to Znaczy nie ten Enzo. Czyli spojrzenie moim okiem na tą obudowę, a propos jej funkcjonalności, temperatur, pojemności, opłacalności itd., itd. Szybka prezentacja na początku, potem weźmiemy ją na testy. Już jest załadowana, znaczy ja jestem po testach, ale pokażę Wam jak jest z temperaturami w tej budzie i na końcu oczywiście podsumowanie, więc na ten materiał Was serdecznie zapraszam. Enzo jest militaurem wykonanym z plastiku, metalu i szkła, czyli de facto taki mniej więcej standard. Więcej mamy tutaj metalu na szczęście niż plastiku i też trochę szkła, w zasadzie tylko tą boczną taflę szkła. Co ciekawe ona jest izolowana, to za dużo powiedziane, ale od środka na rantach jest taka miękka okładzina, co uszczelnia ją i nie powoduje, że kurz pada do środka przez szczeliny między szybą a szkieletem obudowy. Jej wymiary to 210x489x454 mm i waży 7 kg. Cały front panel wykonany jest z metalu. Może nie cały front, ale ten środek cały wykonany jest z metalu. Ma ona, ma ona oczywiście podświetlenie RGB, to też zobaczycie, jak ona świeci. Adresowalne RGB jest kompatybilna z Aura Synciem od firmy Asus, więc bezproblemowskie efekty, które osiągniemy na płytach Asusa, osiągniemy również na tej, na tej płycie, na tej obudowie, ale oczywiście będzie działała z płytami Aurusa, Gigabyte'a, MSI'a, ASRock'a, Biostara, EVGA i tak W sensie RGB będzie działać. Panel z hartowanego szkła, jak widać, jest lekko przydymiony co jest akurat na plus. Nie lubię całkiem białych, przezroczystych paneli, bo to tak jakby nic nie było z boku, więc tak troszkę bez sensu. Ale to jest taki standard też, ten przedmiany panel, więc pod tym względem jest OK. Dobra, jedziemy dalej. Już pokazywałem, co jest w środku. W jest praktycznie cały otwarty z piwnicą nad zasilaczem. Ta piwnica nie jest demontowalna. Na niej też nie znajdziemy żadnych punktów montażowych na nasze dyski. Mamy tylko dwa przepusty, dosyć wąskie przepusty na naszą kablologię. Na topie znajdziemy w lewym górnym narożniku, tak dziwnie Umiejscowiony przepust na kabel EPS i wyjście kabla przewodu tylnego wentylatora. Natomiast później długo, długo nic, i dopiero od frontu też mamy taki jeden przepust, od którego wychodzą wszystkie kable z górnego panelu. Mówiąc o górnym panelu, znajdziemy tutaj moi drodzy dwa porty USB 3.0. Przycisk power, przycisk reset, przycisk sterowania RGB, wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon i diodę pracy dysku twardego. Maksymalna wysokość chłodzenia procesora to 160 mm, maksymalna długość karty graficznej to 340 mm i jej głębokość to 150 mm. Czasami to jest ważne w przypadku np. kart z założonymi blokami do chłodzenia cieczą. Od tyłu mamy 7 slotów na nasze karty rozszerzeń, zaślepionych metalowymi, zaślepkami metalowymi śledziami imitującymi siatkę. W komplecie otrzymujemy dwa wentylatory jedną z na przodzie, i 120 na tyle. Ta tylna 120 jest podświetlana diodami RGB, przednia nie jest podświetlana, a generalnie w tej obudowie zamontujemy na topie 220, z przodu 220 albo 240 i z tyłu jedną 120. A z radiatorów chłodzenia cieczą na górze nic, z przodu 240 albo 280 i z tyłu 120. Dyski. Aż 5 miejsc montażowych na dyski 2,5 z czego 2 z tych miejsc są wymienne z dyskami 3,5 calowymi, mieszczą się one w koszyku pod osłoną zasilacza dostęp od serwisowej strony obudowy. Ciekawy pomysł jest z filtrami przeciwkurzowymi. Mamy tutaj jeden pod zasilaczem, który jest wysuwany na bok, chociaż on dosyć topornie i ciężko chodzi, jednak da się go wysunąć i też wsunąć z powrotem. Podobnie z przodu mamy dwa wysuwane filtry przeciwkurzowe. Jest to zdecydowane ułatwienie a propos czyszczenia. Nie trzeba ściągać całego przedniego panelu. Oczywiście jest to do zrobienia. Jest ono na zaczaskach do czyszczenia naszych siatek meszowych, naszych filtrów meszowych przed wentylatorami. Od strony serwisowej mamy głębo około 2 cm na zrobienie jakiejś sensownej kablologii. I też tutaj producent pomyślał o kilku uchwytach na nasze kable. Na środku widnieje kontroler RGB. Nie steruje on wentylatorami, steruje on tylko podświetleniem. Ma on trzy wejścia. 3 i 4 pinowe na y, odpowiedni system RGB do podpięcia, czy też płyty głównej, czy też wentylatorów, czy też tego to, co sobie tam nie wymyślimy są to dwa wejścia, są adresowalne a jedno z wejście jest zwykłe RGB do którego wpinamy tylny podświetlany wentylator. Co prawda w moim egzemplarzu testowym trafił się jakoś krzywo przekręcony ten kontroler i też niezbyt e, starannie polutowana była jedna wtyczka, co widać na załączonym obrazku. Test temperatur, moi drodzy, trwało obciążeniowy zarówno procesora, jak też pamięci i karty graficznej w tym samym momencie od 20 mm, minut. Ostrość jest OK, widzicie? Dobrze, zatrzymam go, bo przy takim obciążeniu mm, nie mogę przewijać sobie HWINFO. Maksymalny v to był 1,344, który ustawił sobie, który ustawiła płyta główna. Wszystko jest na auto, łącznie z taktowaniem procesora. Nie zmieniałem, nie, nie jest podkręcony. To jest Ryzen 2700. Chodzi na ustawieniach standardowych, fabrycznych. Maksymalne obroty wentylatorów, zarówno przedniego jak i tylnego, oprócz tego, że płyta gubi odczyt z tych, tych wentylatorów, to jest około 1100, niecałych 1200 obrotów. Nie patrzcie na to, bo są jakieś bzdury w ogóle. To jest prawidłowy wynik. 1174 obro, obroty to jest maksimum co te wentylatory się rozkręciły przy temperaturze procesora. Która moi drodzy sięgnęła 78,5 stopnia Celsjusza. Natomiast karta graficzna RX580 Special Edition 82 stopnie jest zdecydowanie za dużo. To jest bardzo wysoka tem temperatura, już dla grafiki. Procesora też jest bardzo wysoka więc niestety z tym jednym wentylatorem troszkę lipa i troszkę słabizna, oprócz tego, że jak widzieliście też głośność nie jest najniższa tego całego zestawu przy pełnym obciążeniu, dobija do 404 dB, także też całkiem sporo, szum jest wyraźny z pół metra. Generalnie bez słuchawek już przeszkadza w pracy. Temperatura na wlocie Ponad 42 stopnie Celsjusza, przepływ powietrza 2,5, 2,6, 2,7 metra na sekundę. Daje nam tyle wentylator tylny 120 mm z podświetleniem RGB. Efekt po przełożeniu dłowni jest zdecydowany dyskomfort z powodu gorącego powietrza. Może nie jest to jeszcze. Oparzenie pierwszego stopnia, ale zestawanie nie jest przyjemnie, Jak potrzymamy dłoń, to całe powietrze trafia oczywiście do naszego pomieszczenia, podgrzewając nasze pomieszczenie. Pół jak jest zima, bo zaoszczędzimy na ogrzewaniu, gorzej, jak mamy lato, to wtedy, no wtedy jest problem. Żeby było jasne i klarowne, temperatura otoczenia 23,4 stopnia Celsjusza. A przedni wentylator też pędzi z prędkością około 2 m na sekundę do powietrza do środka. Więc yy, standardowo, że tak powiem, niestety szkoda, że jest tylko jeden z przodu. I BitFenix nie pomyślał, nie dołożył jeszcze jednej 120, co zdecydowanie polepszyłoby obieg powietrza w tej skrzynce. Po 30 minutach testu, 40 minutach testu w zasadzie, mamy temperaturę procesora maksymalną na poziomie 83 stopni. Więc to jest, to jest już bardzo wysoka temperatura jak dla Ryzena. Efekt RGB strujemy za pomocą przycisku na górnym panelu. Wyłączenie kilka standardowych kolorów przejścia tych kolorów jeszcze inny efekt przejść jeszcze inny efekt przejść i tyle, więc jakby na to nie patrzeć, jakoś wielkiej gamy tutaj i wyboru nie mamy. Aczkolwiek coś tam można ustawić, żeby migało, natomiast no szkoda, że też nie miga po, całej, po całym obwodzie, a zrobili tylko narożniki podświetlane. Myślę, że ład, ładniej by to wyglądało, jakby był taki cały pasek na naokoło pociągnięty przedniego panelu, a nie tylko te cztery fragmenty. Dla tych co lubią smażyć jajka na swoim procesorze, to mogą zdjąć sobie tą, ten meszowy filtr stopu. I założyć sobie taką zaślepkę miękką, nie wiem z czego ona jest zrobiona, z jakiegoś plastiku cienkiego. Eee, łamie się doskonale. Widzicie, zagięcie, którego się już nie da wyprostować. Założyć ją mo można na to, przez co te temperatury w środku na pewno dobiją do 90 stopni na prostorze. Czas na podsumowanie. Na pewno ciekawy patent z wyjmowanymi filtrami przeciwkurzowymi. O ile się go da wyjąć. To jest to ciekawy patent. Sprzedni nie ma problemu. Dolny ciężko chodzi. Bo jest to faktycznie wygodne i przyjemne. Jest pojemna, tego nie można jej odmówić. Montuje się w niej bardzo prosto i praktycznie bezproblemowo, ale o tych problemach z montażem, a raczej z kablologią, to będzie w minusach. Wizualnie może się podobać. Troszeczkę inny design. Te RGB w narożnika, chociaż tak jak mówiłem w trakcie prezentacji RGB, szkoda, że nie pociągnięte wzdłuż całego obwodu przedniego panelu. Zdecydowanie wyglądałoby to ładniej. To uszczelnienie koło szyby, bardzo fajny patent. Nie dostaje się nam kurz, więc też zaliczam to. Jako pozytyw. No i tył. Sporo miejsca, bo aż 2 cm grubości naszą kablologię, ale i tu zaczynają się moi drodzy minusy. Ale ktoś nie pomyślał i zrobił w dosyć dziwnych miejscach uchwyty na opaski zaciskowe, bądź też na mm, spięcie tych kabin. To jest raz, dwa. Ten kontrolek, który jest umieszczony tutaj na środku. W moim samplu jest krzywo przekręcony, to jest dwa, raz. Dwa wtyczka zasilająca tego kontrolera jest krzywo wlutowana i rusza się, co grozi wyłamaniem. Jakbyśmy mocniej to szarpnęli, pewnie byśmy stracili zasilanie tego kontrolera i trzeba byłoby to przelutować we własnym zakresie. Sorry, ja nie będę poprawiał fabryki, więc nie będę tego prostował. Taki sample przyjechał, więc tak wam to pokazuję. Zakładam, że w większości to powinno być proste, chociaż to też z tym różnie może być. To tak, a propos. Autopsji, własnej, własnego doświadczenia, własnych spostrzeżeń, z autopsji mogę Wam powiedzieć. Obudowa jest duża. Top ma jak lotniskowiec, jak pod pokład lotniskowca, a zostawiono tam miejsce tylko na montaż dwóch wentylatorów 120 mm, a reszta miejsca się marnuje. Spokojnie by tutaj 140 umieścili, spokojnie by zrobili nawet miejsce na montaż radiatora 360 mm. Bo zmieściłby się, jakby ją na przykład podnieśli o centymetr bez żadnego problemu, już nawet pomijając ten radiator. Ale 140 mogliby tutaj dać i zrobić jeszcze trzecie miejsce montażowe bez żadnego problemu. Tu jest tyle przestrzeni, która się po prostu marnuje. Przepusty na kable. O ile śmiesznym, ale dobrym patentem jest ten narożnikowy przepust na kabel EPS, tam się spokojnie mieszczą dwie wtyczki. Jeszcze kabel od wentylatora bez żadnego problemu. O tyle drugi przepust górny mamy dopiero tutaj na wysokości, jak tam schodzą te kable od przedniego panelu. Tutaj jest. Strasznie dużo miejsca, tyle przestrzeni jest, a żadnego przepustu. Więc wentlatury na górze, kabelki musimy ciągnąć albo dołem i pewnie nam zabraknie do podłączenia do płyty głównej, albo z tej strony. Czyli też będzie to wizualnie od strony montażowej. Wyglądało dosyć brzydko. Podobnie z przepustami na osłonie zasilacza. Mamy niestety tylko dwa i takie malutkie, przez które ciężko przeci przecisnąć większą ilość wtyczek przykład do zasilania karty yy, graficznej. Te wtyczki po prostu się nie mieszczą po zamontowaniu płyty głównej. Musielibyśmy zdemontować płytę, puścić te kable z wtyczkami do GPU i dopiero potem zamontować płytę główną, co jest według mnie troszkę bez sensu. Z frontem, moi drodzy, jest podobnie. Front jest duży, front jest potężny od środka. A mieś, zmieścimy tutaj tylko chłodzenie 280 mm. 360 mm spokojnie by tutaj też siadła, jakby to dobrze rozplanować. Poza tym grubość chłodnicy może mieć maksymalnie 335 mm, więc de facto też szału nie ma, a tej przestrzeni jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tam z przodu. Mówiąc już o tych wentylatorach i przestrzeni. W komplecie dostajemy tylko dwa wentylatory, 120 z przodu, jeden i z tyłu jeden. Patrząc na cenę tej obudowy, o której będzie na samym końcu, uważam to za pewne niedopatrzenie, delikatnie mówiąc, ze strony producenta. Zdecydowanie trzeba by dołożyć jeden, co najmniej jeden wentylator na przód, a najlepiej 240 i też pomyśleć o dołożeniu wentylatorów na topie, żeby też ładnie wyciągały powietrze ze środka. Przez to podnosi nam to zdecydowanie cenę obudowy, o której, jak mówiłem, będzie na końcu. Chociaż nawet jak damy tutaj naprzód dwa wentylatory, albo nawet 240, a nie tylko 220, 120, już pomijając ten jeden nieszczęsny, który jest w tej obudowie, fabrycznie to ta obudowa nie ma za bardzo jak zasysać powietrza do środka. Te wentylatory nie mają zasysać powietrza do środka. Zasysają to dołem, gdzie ta szczelina jest, to no niby jest potężna, ale jeden wentylator, mów się, nie ma na tyle pary, żeby zasać powietrze z samego dołu. Po drugie, zasys zasysa powietrze takimi dwoma małymi szczelinkami, które znajdują się na tej wysokości. Generalnie mają grubość może, może 2 mm, więc siłą rzeczy ten dopływ powietrza jest ograniczony. Maksymalnie. Dochodzi do tego, że ten przedni wentylator nie mogą zasać odpowiedniej ilości ciepłe, zimnego powietrza z przodu. Zaczyna mielić to ciepłe powietrze, które jest w środku, zaczyna się robić. Zupa zaczyna się robić. Piekarnik, to powietrze zaczyna gorące cyrkulować w środku, podgrzewając dodatkowo podzespoły, które już tam są. I to wpływa wszystko na te dosyć wysokie, bardzo wysokie temperatury podzespołów, które widzieliście na teście. RGB jest, oczywiście, że jest. Na rożnikach czterech, tylko dosyć słabe. Niestety pożałowane to diut RGB i ten efekt płynnego przejścia, płynnego, płynnego przemieszczania się kolorów, jak powinien wyglądać, niestety wygląda dosyć skokowo, bo tych diut jest po prostu mało. Moi drodzy, i to wszystko za jedyne niecałe 400 zł. Ile? Tak, 360 zł w górę można kupić tą budowę tego case'a w sklepach internetowych dla masochistów, zamieszczę link pod spodem. Powiem Wam, że w swoim życiu używałem kilku różnych obudów od Bitfenixa. Jedną z moich ulubionych jest Prodigy. Jest to obudowa przystosowana do płyt ITX-owych, która ma jakość wykonania genialną, rozplanowanie przestrzeni genialne, wentylację bardzo dobrą, możliwość montażu nawet w małym case'ie chłodzenia IO240, tak, bo tam chyba 280 nie wchodzi, i Jestem rozczarowany jakością wykonania tej obudowy, która kosztuje praktycznie tyle samo, co ten Bitfenix Prodigy. Troszeczkę w złym kierunku według mnie Bitfenix idzie. Wygląda, ta obudowa wygląda tak, jakby ktoś usiadł przy lunchu i na kolanie ją zaprojektował. Chociaż to zaprojektował to jest wielkie słowo. Dużo gorzkich słów tutaj padło, ale e, tak jak powiedziałem, trochę szkoda, że Bitfenix poszedł w tą stronę. Jeszcze mógłbym, oczywiście wymieniając je, przymknąć... Oko na te niektóre wady, e, które są, czyli dwa wentylatory w komplecie i tak dalej. Jeżeli ta skrzynka kosztowałaby poniżej 200 zł, ale ona kosztuje niewiele poniżej 400 zł. Umówmy się, że według mnie tak wykonana obudowa z, tylko z dwoma wentylatorami, z beznadziejnym dolotem powietrza nie jest warta wydania czterech stówek, nawet trzech stówek, nawet 2,5 stówki jakby kosztowała, tak powiedziałem, poniżej 200 zł, to można by się zastanowić pod warunkiem, że wkładamy niewysilony zestaw części do środka, niegrzejący się, a jeżeli wkładamy coś mocniejszego, to dokupujemy sobie wentylatory i robi się wtedy niecałe 300 zł. I to jest cena, którą można ewentualnie zapłacić z pełnym kompletem wentylatorów za tą budowę. Ale no nie 400 zł. Moi drodzy, no umówmy się, no nie 400 zł. Moi drodzy, to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, dajcie mi znać w komentarzach co wy myślicie o tej obudowie. Jestem ciekawy waszych opinii, ci co mają, ci co planowali zakup i ci co chcą kupić, bo są masochistami. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, Videoblog Tech.